O, zdążę! Zdążyłem. I tak tą samą płatę właściwie. O! Nie miałem jak tego przejść, bo tu była i ta kamerka i to już właśnie otoczona tym polem siłowym i były też te promienie i tam jak jest tam z prawej strony przejść nie można. Właściwie przelecieć tam na tą prawą stroną. O, ledwo. No też nie wiem, czy to będzie może ostatni poziom, na którym, to będzie poziom, na którym dzisiaj skończę. Może jednak jeszcze przejdę poziom 20. A on też na pewno będzie, a mi trochę na pewno prób zajmie. Okej, to było tak trochę wyglądało dziwnie, że Kresz jakby tak przeleciał przez platformę. Ten cały taśmociąg. O, teraz ostrożnie. O, doskoczyłem ładnie. Nice, naprawdę nice. Okej, chyba trochę wolniej niż zwykle, ale jak mówię, mi to póki co musi wystarczyć jednak. Więc znowu lecimy tędy, znowu ta część 2D, nieszczęsna. O, tam była jedynka, którą minąłem niestety. No szkoda. No to jest właśnie całe szczęście, jest tutaj trochę masek aku-aku, które nam mogą pomóc. Mniej więcej w ten sposób. O! Myślałem, że skoczyłem, a jednak coś nie poszło widocznie. O! Wow, było blisko całkiem. O! Ta trójka paskudnie została tutaj wszystko załatwione. Kurczę, nie mogę zabij mnie. Nie, tu nic właściwie nie było już potem wykonane poprawnie. Muszę absolutnie tutaj jeszcze raz popróbować. Absolutnie muszę wszystko od początku zrobić. Bo też tamten bieg był po prostu zepsuty. Ta kamera po prostu też nie ma do końca... Znaczy nie jestem do końca przygotowany, że ona będzie się tam, nie wiem, tam będzie tam latała po lewej stronie, żeby tam może poprawić, tam po której innej. Po prostu człowiek nie ma pojęcia. Zdążyłem znowu samą porę. No, teraz jednak właśnie był taki czas w normie. Nie taki, że biegnąłem trochę wolniej niż zwykle, taki był jak mówię w normie. Więc jest okej chyba. No, trochę mi zajęło teraz czasu cało strzanie w te skrzyny. No, te całe skrzynki. O, duerwo na tego gościa jakoś... Tego gościa ledwo tak właśnie minąłem. A ty wiecie co, teraz właśnie tak może jednak spróbuję się tak właśnie przygotować, że może wezmę nietykalność? Może mi to pomoże jakoś? Że mnie, nie wiem, że tam może mnie nic nie będzie spowalniało z tą nietykalnością? Nie jestem pewien, ale jak mówię, spróbuję. A to było bardzo nieudane, po prostu patrzę, o, no patrzmy, o, jest! O, jejku, przepaść. Znowu byłem zbyt taki nieprzygotowany. Okej, znowu chyba tak w miarę leci. O, tu ładnie minąłem z tamtej strony. Zatem byłem blisko tych promieni, ale jednak one mnie całe szczęście nie dostały w ogóle. Byłem poza ich zasięgiem. Ale wiecie co, ale tak wiecie co, tak, kurczę, wiecie co wam powiem? Kurczę, nie to chciałem powiedzieć oczywiście, że jakieś tam mi takie wyszło. Ale ile wam powiem, że jednak tak mnie jednak... dzisiaj jestem jednak taki zachęcony, żeby jednak też nagrać ten poziom 20, więc jednak poziom 19 nie będzie ostatni. No chyba, że jednak to wszystko potrwa już na tyle długo, że już nie będzie sensu nagrywać się kolejnego poziomu po prostu. No, to było teraz trochę głupio zebrane, a szkoda. A
naprawdę na poziomie tak 19 jakoś jeszcze tak nie mam ochoty kończyć. Mi się zdaje, tak, że jeszcze jak mówię, ten poziom 20, że się jeszcze nim zajmę. Jak mówię, ta kamera, no nie jestem tak do końca przygotowany, że jak ona się może ustawić, na przykład teraz tak właśnie stała na środku, od razu nie wiem po co w ogóle stanąłem. Tak, stała w środku, więc no tak trochę nie do końca wiedziałem, jak się zachować przy niej. No teraz nie mogę tych skrzynek, tych trzech skrzynek tak jednocześnie poprawnie zebrać, nie mam pojęcia skąd nawet się takie coś wzięło. To będzie z lewej strony, tu promienie. No ładnie pokonane. Zdąż! O, no byłem akurat pomiędzy nimi. To akurat się, tak akurat się, no dosłownie akurat się pomiędzy nimi. Więc wielka szkoda znowu. Znowu? O, zdążył. No, bardzo teraz była solidna próba w części 3D. A jak mówię, no 3D to nie wszystko, jeszcze ta właśnie cała nieszczęsna część 2D, ona jest jeszcze gorsza. No teraz to chyba pokonałem tak w miarę sprawnie, mi się zdaje. No nie! A w sumie to bez różnicy, tak jak dla mnie. O, pomyliłem się, myślałem, tak się trochę pomyliłem, bo myślałem, że tam będzie tak ten właśnie promień, będzie on tak na górze, nie na dole, żebym mógł tam nad nim, znaczy pod nim właśnie tak prześlizgnąć się jakoś. O! Ślizgu, Crash! Wow! Znowu ta kamera, po prostu ona się czasami tak niekorzystnie ustawia dla mnie, że nie jestem w stanie tutaj jakoś tak zareagować porządnie. Zaraz widzę, że tamtej jedynki w zasadzie znowu nie zebrałem. No, ten poziom mi zajmie trochę więcej prób niż się spodziewałem tak na początku. No czemu nie mogę tej jedynki zebrać? Takiego, nie wiem, nie mogę jakoś tak wykonać się takiego prawidłowego, długiego kręcioła, taki, żeby po prostu mógł tam przez jakiś czas polecieć po prostu. O, właśnie o taki kręcioł mi chodzi. Nie można było tak od razu kręcić, nie można było, naprawdę. No jednak te promienie, jak mówię, nie są one aż tak irytujące, bo na nie się jakoś tam można jeszcze przygotować, tam z innymi przeszkodami jest gorzej. Tu chyba nie zdążę. Może bym zdążył, ale akurat tak dosłownie. No kurczę, jak ja po prostu, ja bardzo ten trik z tym właśnie takim właśnie skakaniem nad przepaściami. Właśnie ja ten sposób na pokonywanie tych przeszkód taki właśnie sposób lubię, że tam co ja będę czekał, skoro mogę tam wszystko sobie przeskoczyć tam z lewej strony czy tam z prawej, tam czasami. Ale też tak czuję, że chyba jednak będą tak rzeczywiście nici z tej całej nietykalności. O, ledwo tego gościa tutaj tą kamerkę załatwiłem. O, jeż mnie dostał. A, wielka szkoda, bo to już był koniec, taka końcówka poziomu. Ale no i ten mechaniczny jeż mnie dostał, więc jeszcze raz. Znowu dosłownie pomiędzy tymi promieniami byłem, dosłownie pomiędzy nimi, więc też nie było do końca jak zareagować na to wszystko, musiałem zginąć.
takie, że to wszystko obskoczyłem tam z lewej strony. Ta kamera po prostu też tak czasami się ustawia, jak mówię, że po prostu to jest niemożliwe pokonanie tego wszystkiego w taki idealny sposób. Na tym tak... Chociaż z tego powodu taki czas tracić naprawdę? Taki powód? Wow, lepo to zebrałem właściwie. Może teraz coś z tego wyjdzie? Może nie? Chociaż pewności oczywiście nie ma. Co do czegokolwiek. Oj, źle to pokonałem absolutnie. Myślałem, że skoczę trochę wcześniej i po tym ślizgu, ale trudno, jeszcze raz. No pozwala na takie możliwości i to jest piękne. Kolejna próba, jak się ona zakończy? Zapewne fiaskiem. Szybciej! Szybciej, Crash! Dziękuję. Myślałem, że skoczę tak nieodpowiednio, że skoczę właśnie tak na bok, a bok tamtego statku kosmicznego mnie może zranić jednak. No, teraz sobie maskę Aquaco oszczędzę przy okazji, więc to może być całkiem dobra wiadomość dla mnie. O, może jednak jej nie oszczędzę, bo bardzo głupio w te kamerki tam żebym wszedł. O, teraz nie wiem, jakoś tak Crash zatrzymał w powietrzu i to też mi trochę przeszkodziło. No, to nie było co w ogóle przeskakiwać, bo tam promienie, no, już... A w ogóle nie były bliskie włączeniu się ponownie. O, tu ledwo znowu tak przebiegłem sprzed tymi promieniami. No to znowu nie ma co mówić. Po prostu koncentruję się jak głupi, żeby tutaj tylko osiągnąć jakiś dobry czas. Zresztą banat jeszcze w ogóle mety nie widzieliśmy w time trialu tutaj. Właściwie nie pomyślałem, bo nigdy tego jednak nie stosowałem osobiście. Tylko na jedynkę, dziękuję. No, takie coś nad o tym nie pomyślałem, żeby po prostu tych gości jakoś tam tak przeskakiwać, coś takiego, że na nich skakać. Całkiem właściwie dobry pomysł, jak tak pomyśleć. Jak mówię, nigdy tego wcześniej nie próbowałem, ale no, może to się opłaca jednak. Okej, okay, może teraz! Może coś działam, chociaż nie wiem, a zobaczymy! A tamtą jedynkę sobie daruję. No, trochę zbytny skok, ale dobra, mamy w końcu... Wow! Platyna! Zaraz! Ja już jestem ciekaw! Jakim cudem podczas sesji próbnej osiągnąłem z kolei taki słaby czas jak minuta 28? I to mnie wtedy zadowoliło, to patrzę, minuta 14 i platyna? Jesus! Jakie ja wtedy miałem niskie wymagania od siebie, jeju, naprawdę.